Szanowny panie prezesie, uprzejmie proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie naszych gości, pana Ola Chma, zastępcę dyrektora generalnego IDI, inicjatywy INTOSAI na rzecz rozwoju, oraz pana Benjamina Castro, członka zespołu zajmującego się niezależnością najwyższych organów kontroli. Witam również bardzo serdecznie gości, w tym przedstawicieli mediów oraz Społecznej Rady Doradczej prowadzonej przez prezesa przy prezesie Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni państwo, od kilku miesięcy trwa proces badania i oceny niezależności Najwyższej Izby Kontroli od władzy państwowej w ujęciu systemowym. Długotrwałe i zorganizowane ataki na Najwyższą Izbę Kontroli zostały dostrzeżone przez międzynarodowe organizacje kontrolne i światowe zrzeszone w INTOSAI oraz EUROSAI, które z niepokojem postanowiły przyjrzeć się zaistniałej sytuacji. Na przestrzeni ostatnich przeszło 3 lat wielokrotnie informowałem władzę oraz opinię publiczną w mediach, z jakimi utrudnieniami spotyka się Najwyższa Izba Kontroli. Wskazywałem jednocześnie, że to nie chodzi o moją osobę czy moją rodzinę, które niestety nadal spotykają się z represjami, ale o Najwyższą Izbę Kontroli, o systemowe braki i luki, które utrudniają spełnianie konkretnej misji przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz jej konstytucyjnych i ustawowych zadań. A chcę państwu powiedzieć, że jednym z najważniejszych celów i misji Najwyższej Izby Kontroli jest stanie na straży grosza publicznego i poprzez nasze kontrole i raporty wpływanie na ulepszanie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych. Grosz publiczny na czele, który pilnuje Najwyższa Izba Kontroli, nie jest własnością takiej czy innej opcji politycznej, która spełnia władzę, ale jest własnością obywateli. Proszę państwa, biorąc pod uwagę te działania, które są skierowane przeciwko Najwyższej Izbie Kontroli, należy stwierdzić, że powodują one znaczne obniżenie rangi Najwyższej Izby Kontroli na arenie międzynarodowej. Jednocześnie chcę wskazać, że Najwyższa Izba Kontroli zarówno w EUROSAI, jak i w INTOSAI cieszy się dużym szacunkiem i autorytetem, a wyrazem tego jest, proszę państwa, wygrany konkurs przez Najwyższą Izbę Kontroli w przeprowadzenie audytów Interpolu, który zrzesza wszystkie policje świata. To jest wielkie osiągnięcie przez Najwyższą Izbę Kontroli, a jednak trzeba zwrócić uwagę, że media publiczne w Polsce tego nie odnotowały. A przecież w ten sposób budujemy nie tylko autorytet Najwyższej Izby Kontroli, ale również rangę naszego państwa. Proszę państwa, dzisiaj nasi szanowni goście zaprezentują podsumowujący raport i ustalenia międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy przedstawią państwu dzisiaj swoje ustalenia. Już w tej chwili chciałem panom podziękować za ich zaangażowanie i całego zespołu ekspertów, który właśnie przygotował ten raport. Dziękuję państwu za uwagę.